Cześć, z tej strony Zielono mi. Witam Was w takiej króciutkiej aktualizacji dotyczącej stanu cytrusów. Zimą, czy to zima, czy nie zima, ciężko powiedzieć, ale śnieg jest. W każdym razie, no, niestety nie udało mi się w tym roku dopiąć planów z zabudową tarasu, tego balkonu tutaj. Więc jestem zmuszony rośliny trzymać jeszcze w niekorzystnych warunkach. Generalnie, no, mają trochę za ciepło, ale no, na to nic nie jestem w stanie za bardzo poradzić. Generalnie. Do tej pory staram się te rośliny trzymać jak najdłużej na zewnątrz. Tak naprawdę, dopóki nie mam mrozów, nie stanowi to dla nich żadnego problemu. Nawet tej nocy, gdzie było tam w skrajnym momencie minus 3, co prawda cytrusy pownosiłem, natomiast figi, granaty, oliwki zostały na zewnątrz i nic mi się, broń Boże, nie stało. Natomiast no, plan na ten rok jest taki właśnie, żeby jak możliwie najdłużej te rośliny trzymać na zewnątrz i no, nie trzymać ich w tej temperaturze pokojowej, tak? No, w tym momencie, jak je trzymam w temperaturze pokojowej, muszę zapewnić trochę więcej światła, tak? Doświetlanie po prostu. Cytrusy mają się bardzo w porządku. Znaczy, niektóre faktycznie pogubiły trochę liści, ale jak widać, nie jest tutaj jakoś źle. W większości się trzymają dobrze, jeśli chodzi o kondycję. Niektóre mają nawet delikatne przyrosty, z tego co widziałem, chyba pomelo. Są też owoce. Tam Cedra Maxima sobie rośnie. Powolutku owoc się powiększa. No, przyrosty będą oczywiście do usunięcia. Generalnie, jeśli chodzi o zimowanie cytrusów, no to staramy się zapewnić im takie warunki zbliżone do ich warunków występujących naturalnie, tak, w przyrodzie. One zimą mają na pewno mniej światła, siłą rzeczy, natomiast przede wszystkim niższą temperaturę, tak? No, wraz z niższą temperaturą spadają wymogi co do ilości wody, a także co do ilości światła, tak? No, im te warunki są właśnie słabsze, tym też ta roślina mniej potrzebuje. Jest to związane przede wszystkim po prostu jakby z wegetacją, tak? No, w momencie, kiedy roślina ma niższą temperaturę, cytrusy mają niższą temperaturę, one przechodzą taki stan troszeczkę uśpienia, tak? One zwalniają swój metabolizm, wolniej rosną, wolniej się rozwijają. Siłą rzeczy rzadziej je podlewamy. Ja, prawdę mówiąc, trzymając je na zewnątrz, to nie podlewam ich w zasadzie prawie wcale. Chyba że naprawdę już mocno przeschnie ziemia, no ale generalnie te opady atmosferyczne zupełnie im wystarczą. W pomieszczeniu troszeczkę popodlewałem, natomiast tutaj też nie jest jakoś bardzo ciepło w tym pokoju. Nie przekracza temperatura 20 stopni, więc powiedzmy, że od biedy nie jest tak źle. Ale w każdym razie w zimę na pewno, właśnie w porze zimowej na pewno potrzebują one niższą temperaturę, a co za tym idzie, wystarczy im także mniej światła i słabsze podlewanie. Tutaj szczególnie trzeba uważać właśnie z tym podlewaniem, ponieważ łatwo je przelać w tym momencie, tak? To samo tyczy się zresztą bananów, które też tam sobie zimują, no zimują, powiedzmy, że powiem, tutaj w tym pokoju. A pokażę Wam jeszcze te cytrusy, które tam dłużej urzędowały sobie, że tak powiem, na zewnątrz. Nic im się nie stało. To jeszcze fingerlim. Tu jest mandarynka Satsuma. Trochę z liści obleciała, moja wina. Zbyt szybka zmiana warunków i trochę liści pogubiła, ale nic jej nie będzie. W każdym razie cytrusy się trzymają jak najbardziej w porządku. Nic im się nie dzieje. Drzewko oliwne zresztą też. To jest wszystko jest ok z nimi. I z tym większym, i z tym mniejszym. Przyrosty, powiem szczerze, są zadowalające. Generalnie w tym roku ta pogoda nie była jakoś bardzo sprzyjająca. Takich dni mega słonecznych, mega ciepłych też nie było jakoś bardzo dużo. Natomiast wszystkie cytrusy mniej więcej podwoiły swoją masę liściową. Akurat troszeczkę zimą pewnie ubędzie, natomiast myślę, że sobie szybciutko z tym poradzą, odbudują. Więc tak jak mówię, no tutaj staram się te rośliny trzymać możliwie jak najdłużej na zewnątrz, dopóki nie będzie większych mrozów. Teraz na te 4 dni musiałem niestety je pownosić, bo z tego co widziałem, prognozy zapowiadają około minus 8, minus 9 stopni. W wypadku cytrusów doniczkowych, no to już jest za dużo. To już jest dużo przy nawet roślinach rosnących w jakichś, powiedzmy, większych pojemnikach czy w gruncie, a w takich małych doniczkach tym bardziej. Aczkolwiek różnie z tym bywa. W każdym razie, no, one teraz sobie tutaj będą zimowały przez te kilka dni w pokoju. No, a temperatura tutaj około 17-18 stopni, więc też tragedii nie ma. Okno południowe, więc tego światła troszkę mają mimo wszystko.
Więc no, taką metodą niestety nie do końca właściwą, ale no, jedyną jaką mogę ich w tym momencie zaproponować, staram się te tytuły sobie tutaj przetrzymać. Proszę jeszcze raz te tutaj w tym pokoju szklarniowym. Mówię, no wszystko z nimi ok. Są po przędziorku niestety, albo wtedy, bo już go nie ma, ale był. Miałem trochę zabawy, ale to jest normalne niestety w sezonie zimowym, tak, w sezonie grzewczym, kiedy po prostu ta wilgotność powietrza siłą że spada. Zresztą tak naprawdę jakby sam spadek wilgotności powietrza nie jest tutaj decydujący, bo one się po prostu wolnie rozwijają, no ale wciąż się rozwijają. I to jest jakby kluczowa sprawa, tak? One wciąż się potrafią szybko rozpanoszyć. Z tego co widzę, chyba w tym momencie są czyściutkie, one są po opryskach. Nic się tutaj chyba nie... Nie, nic się nie pojawia za bardzo. Być może jakieś tam jeszcze drobne ilości pozostały, ale to będę musiał na bieżąco po prostu monitorować. A przy okazji zobaczcie sobie tutaj kwitnącą bawełnę. Ona też stała dosyć długo na zewnątrz, tak naprawdę dopiero jak temperatura spada poniżej 5 stopni na plusie, wniosłem ją do środka. Balany zresztą troszeczkę dłużej stały, tak naprawdę dopóki było te plus 1, plus 2, nie ruszałem w żaden sposób. One sobie stały spokojnie na zewnątrz. O, tutaj cytrusy, niektóre nawet kwitną, tak? To jest akurat, jeśli się nie mylę, pomarańcza to Rocco. Tak, to sobie kwitnie. Co tu jeszcze? O. Ręka Buddy też jak najbardziej kwitnie, więc no, ogólnie kondycja jest niezła. Nie jest może szałowa, no powiem tak, względem warunków, które mają, które mogę im w tym roku zapewnić, nie jest źle. I tego się trzymam. Trzymajcie się ciepło. No, też jestem ciekaw, jak tam wasze rośliny sobie radzą z zimowaniem. Wszystkiego dobrego, cześć.